Trzech Króli. Trochę chłodno. Wyjeżdżałem, było minus 1, teraz 0. Okolice Poleskiego Parku Narodowego. Stąd do parku łosie mają tyle, co z pokoju do łazienki. Około 30 km. Także są w stanie przejść dość sprawnie. Ponoć łosi tutaj nie brakuje, zresztą dopiero co się zatrzymałem, samochód jest za moimi plecami, a tutaj już widać, że tędy spacerował sobie, także kilka dni temu przeszedł, więc tutaj sobie idziemy. Jest sporo modników dookoła, są takie tereny bagienne, zobaczymy co to dzisiaj podniesiemy, czy w ogóle damy radę coś podnieść. Super miejscóweczka. Nie to co na Roztoczu, tutaj widać, że łosie grasują. Jest sporo odchodów. Są poobgryzane drzewka, są poniszczone drzewa. I pierwsza zdobycz, pierwsze znalezisko, nie zdobycz, a pierwsze znalezisko. Stary jakiś czerepek już kilka lat tutaj leży, ale teren mega ciekawy i naprawdę dużo się tu dzieje. Widać, że tu jest i jeleń, i łoś, i cały czas, w przeciwieństwie do tego co w Boże Narodzenie widziałem na Roztoczu, to tutaj rzeczywiście widać, że ten zwierz po prostu bytuje i tutaj jest. Się zaraz powywracamy. Nie widać śladów jeszcze takiego pałowania ewidentnie tegorocznego i niestety mam te same obawy co towarzyszyły mi w zeszłym roku, że u nas jednak te zrzuty są trochę później, one nie zaczynają się w tych miesiącach listopad, grudzień, tylko raczej styczeń, może nawet luty i później, bo tak znajdowałem rosochy, które do tej pory podnosiłem, to był właśnie marzec, a nawet kwiecień, ale może wraz z ociepleniem klimatu może coś się zmieniło. Odbijamy na las. Zaraz przypatrzymy lornetką, co tu na tych łąkach, polach, i spadamy do lasu. Super ciekawe miejsce. Jakiś taki teren trochę bagnisty. Kilka świerków, widać, że tutaj zwierzyna przychodzi, bytuje. Jakieś porozrzucane kości widziałem. Sporo dzików też się chyba kręci, bo są całe ścieżki wydeptane. No ale jest jeleń i jest łoś na pewno, bo tropów jest tutaj bardzo dużo. A więc idę dalej zobaczyć w te gęstwiny. Powywracane sosny, połamane jakieś sosny, poobgryzane. Więc coś tutaj ewidentnie na niej żeruje. Ale na razie pamiątek brak, niestety nic nie podniosłem. Co prawda jestem dopiero z pół godziny, ale widziałem już i takich kozaków, którzy ledwo wejdą i zaraz coś podnoszą. Niestety ja do takich nie należę. Jeśli nie wydepczę, nie wydrepczę, nie zapracuję kilometrami, to niestety też jeszcze nic nie podniosłem. I kolejna ścieżka, po której wędrują dziki.
Idę i nie wierzę. Z daleka idę i nie wierzę. Słuchajcie. Takich udogodnień dla zbieraczy poroża to jeszcze nigdzie nie widziałem. Jak tu? Można przyjść, usiąść, posiedzieć, odpocząć. Ile to trzeba mieć w sobie samozaparcia, żeby nie pojechać na przok, tylko przyjechać do lasu i zostawić w lesie kawałek mebla. Słów brak. Jest pynio i ma rogi, a właściwie rozochy. Obydwie ładne, ale niestety jeszcze nosi. I to nosi obydwie. Nie będzie go widać. Odszedł ode mnie. Ładny byk. Jesteśmy na powiększeniu, więc o, jest pobieg. Ale gdzieś tu za mną jest drugi. Pobiegł bynio i pobiegła klępa, która była za mną i słyszałem ją. Pójdę delikatnie za nimi, chociaż staram się nie chodzić za zwierzyną, ale piękne miał rosochy. Skubaniec, jakiś dwunastak, dziesiątak, ale piękne. Przez ornetkę wyglądało to naprawdę fantastycznie. Piękny bynio. No i co? I w zasadzie wiemy, gdzie przyjeżdżać po rosochy. Wiemy, że byczek jest. Rosochy są. Jest jeden, pewnie będzie ich więcej. Nic nie widzę, gdzieś już pobiegł. Zaraz jest takie obniżenie terenu i gdzieś tam musiały sobie pobiec. Super sprawa. Byk nie odszedł za daleko, słuchajcie, ale klępy nie ma. Biegnie w stronę mojego samochodu. Może zgubiłby rosochę po drodze. Ale byłby czad. Nie mogę iść, bo telepie się. Jest, stoi. Oj, pobiegł. Wszedł w te brzozy
Piękne rosochy, piękne. To jest po prostu dwunastak i to taki stuprocentowy. Być może nawet czternastak. O, jest, przechodzi sobie. Nie widać tego na aparacie. Poszedł z brzusz, przeniósł się w te świerki. Bądź też sosny. Jestem za daleko, nie widać tego. Piękne zwierzę, piękne poroże. Tutaj poszedł bynio. A tam stoi mój samochód, do którego mam już jakieś 300 metrów, 200-300. Strzał w dziesiątkę po prostu. Szkoda będzie, jeżeli ktoś podniesie przede mną. A, obawiam się, że niestety tak może być. No i obawiam się, że ciężko tutaj będzie trafić na niego, bo terenu ma tutaj pod dostatkiem, ma gdzie gubić.